Hej, tu Karolina, bo to było bardzo spontaniczne, energiczne powitanie, ale jestem taka uśmiechnięta, ponieważ dzisiaj wracamy na święta. Co prawda, mieliśmy bardzo, 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 bardzo zajęty poranek i nadal jesteśmy w mega pośpiechu i za chwilę wychodzimy, żeby jeszcze część rzeczy odwieźć, nieważne. Zrobiłam lunch, muszę zrobić jeszcze nasze kanapki, mam sporo owoców na drogę, więc mam nadzieję, że jakoś przeżyjemy. Jest godzina chyba 11 coś, więc za 4 godziny już będziemy w drodze. W związku z czym czasu jest niewiele i ja też nie mam po prostu czasu, żeby tylko gadać do kamery. Wróciłam do domu, Maciek pojechał do banku, w tle gra mikrofala, bo odgrzałam sobie lunch, umieram z głodu. I właśnie zorientowaliśmy, że zapomnieliśmy odwieźć jednej rzeczy, dosyć sporej rzeczy, więc nie wiem, jak to zorganizujemy, bo za 2 godziny musimy być już w autobusie na lotnisko. Powodzenia. Gdybyście byli zainteresowani, tak wygląda nasz dzisiejszy lunch, czyli wczorajszy gulasz z dodatkiem warzyw, większej ilości soczewicy i kawałek chleba. Nie wiem, czy to się uda. Jest strasznie głośno. Ale dotarliśmy na przystanek. Jest, słuchajcie, chyba z 15 stopni albo lepiej w Edynburgu. Jest po prostu gorąco, tylko strasznie wieje, że ciężko się chodzi. Ale jesteśmy troszeczkę przed czasem, więc na spokojnie jedziemy na lotnisko. Jest godzina 15 i zaraz lecimy do Polski. Dotarliśmy na lotnisko. Weźmy sobie wodę mineralną. Cool. I idziemy do naszego gate'a. Jak widzicie, albo nie, dotarłam do domu z Gdańska, jest już pierwsza w nocy, więc mówię dosyć cicho, ale chyba zamknę drzwi i odezwę się do was normalnie. W każdym razie jestem już u siebie w domu i została mnie paczka, więc pomyślałam sobie, że skoro i tak zbyt wiele się dzisiaj nie działo, to pokażę wam, co zamówiłam tym razem z Rąbę. Zamówiłam 3 swetry świąteczne. Kurczę, ten cień tak pada mi na twarz. Pierwszy z nich jest szary, w taką gwiazdkę brokatową. Bardzo malutki, ale dosyć przyjemny, no taki typowo świąteczny, więc mi się bardzo podoba. Numer 2 wykracza nieco poza moją strefę komfortu, bo jest czerwony, ale tak jak widzicie po zbliżeniu, ma takie perłowe wykończenia, więc uważam, że jest to bardzo uroczy sweter. No i w taki subtelny sposób też odnosi się do świąt. I na końcu taki bardziej typowy, klasyczny, nieco mniej, powiedzmy, atakujący swoim brokatem sweter, który chyba jest moim ulubionym z tych 3, bo jest taki klasyczny właśnie, świąteczno-zimowy, przepraszam za ptaki w tle. Nieco większy od pozostałych, również naprawdę prześliczny. Obawiam się, że ten film trwa 3 minuty i przepraszam za to, ale z uwagi na to, że mieliśmy dzisiaj naprawdę urwanie głowy, plus potem nie miałam ręki najzwyczajniej w świecie, żeby ze wszystkimi bagażami filmować, potem jechaliśmy samochodem i dopiero co przyjechałam do domu i jak mówiłam, jest już pierwsza w nocy, więc bardzo chcę jej spać. To dziękuję wam za oglądanie, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że będzie trochę ciekawiej, trochę gotowania. Spotykamy się z przyjaciółmi, więc bardzo się cieszę i kolejne dni będą również bardzo, bardzo zajęte, ale mam nadzieję, że również ciekawe. Dzięki!